Z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach w Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja naukowa Zdrowie psychiczne – wspólny temat. Konferencję uważam za bardzo udaną, ogromna frekwencja, duże zainteresowanie i to różnych środowisk, zarówno medycznych, środowisk związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną i przede wszystkim pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół i to uważamy za swój bardzo duży sukces. Pan rektor udzielił nam tutaj wsparcia, udostępnił wspaniałą aulę i dzięki temu ta konferencja i zyskała prestiż, i zyskała też świetne miejsce, gdzie moglibyśmy się w tak dużej grupie spotkać, ale mam nadzieję, że to będzie też taki początek dalszej owocnej współpracy, bo wiele planów w tym jednym dniu się urodziło w nas i myślę, że wykorzystamy to w najbliższym czasie. Tu wielkie dzięki i ukłony w kierunku pana rektora, że zechciał nas gościć. 20-lecie PŚDS-u Kęckiego, czyli Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. I fajnie się nam zbiega, ponieważ niedawno żeśmy wyremontowali nasz oddział psychiatryczny, a w przyszłym tygodniu oddajemy, mam nadzieję, coś, co bardzo da wsparcie osobom potrzebującym, czyli tak zwaną psychiatrię dzienną, na którą już w przyszłym tygodniu Państwa zapraszamy. Konferencja o tyle jest bardzo potrzebna, ponieważ żyjemy w takim okresie, kiedy dostępność do różnych niekorzystnych środków, mam tu na myśli różne środki psychotropowe, dopalacze, powoduje, że to staje się ogromnym problemem. Liczba osób na sali świadczy o tym, że te spotkania są istotne również z ich indywidualnych perspektyw. Była grupa lekarzy, grupa pielęgniarek, grupa psychologów, terapeutów, ale również szkoły, również poradnie pedagogiczno-psychologiczne, czyli ta opieka, jak to się określa, psychiatryczna, tak? Czyli w momencie zaburzeń różnego rodzaju psychicznych, no jest pewnego rodzaju takim elementem, który z jednej strony jest nie do końca zrozumiały społecznie, często medialnie, a z drugiej strony no jest problemem indywidualnym dla tych osób, które same doświadczają oraz rodzin, w których żyją, tak, czy też środowisku. Stąd też takie spotkania i te prezentacje, które tutaj były, ja myślę, że dla mnie zarówno wszystkie trzy, pani profesor, pana doktora i pani doktor, świadczyły o jak gdyby efekcie takim terapeutycznym, który osiągają ci ludzie. No jednocześnie to jest okazja do przedstawienia planów i takiej dyskusji tutaj kuluarowej na temat z dużego, że tak powiem, dużej ustawy czy dużego rozporządzenia, problemy lokalne, w jaki sposób jest to odbierane. Rozmawianie o zdrowiu psychicznym jest bardzo ważne, dlatego że coraz młodsze osoby przejawiają różne problemy, zaburzenia. Nie nazwałabym tego chorobami, nie nazwałabym tego jakimiś strasznymi sytuacjami, ale pewnymi deficytami i pewnym jakimś takim zagubieniem, prodromem może czegoś, co się kluje. I to, co jest najważniejsze, o czym musimy pamiętać, że młody człowiek, dziecko, adolescent, osoba dorastająca nieraz nie jest w stanie opowiedzieć tak naprawdę, co się z nim dzieje. Ono tylko ma poczucie zmiany, że coś jest nie tak, że coś się zmieniło. I tutaj jest potrzebna olbrzymia wiedza, ale też taka umiejętność dostrzegania różnych sytuacji, osób, które współpracują z dzieckiem. Konferencji przewodniczył wicestarosta Jarosław Jurzak. Jubileusz 20 lat Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Instytucja, która działa i tą sferę życia społecznego organizuje w naszym powiecie, z czego się ogromnie cieszę. Te 20 lat to też jest pewnego rodzaju zobowiązanie, ale też no, jakiś tam kawałek historii, który należało upamiętnić godnie, uczcić i stąd też pomysł pani dyrektor, wsparcie ze strony powiatu przy organizacji i konferencja, która w pierwszej części
dotyczy tych zmian organizacyjnych na poziomie ministerstwa, bo mieliśmy przyjemność, mamy przyjemność gościć wiceministra zdrowia, panią profesor, która w zespole opracowującym te zmiany ma kluczową rolę i ta informacja, która dotarła do osób, które przybyły na tą konferencję, pokazuje, że za tymi zmianami, które są w sferze społecznej, dynamicznie następują zmiany w legislacji, w organizacji struktur i tworzenia systemu, który byłby adekwatny do potrzeb dnia dzisiejszego. Pozostała część tej konferencji to kwestie związane już merytorycznie z określonymi problemami, takimi stricte związanymi z życiem codziennym i pracą, czy to pracowników socjalnych, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół, czy jednostek pomocy społecznej. I to jest ważne, że możemy przy okazji takiego jubileuszu połączyć tą część uroczystą z tą część taką czysto praktyczną, edukacyjną. I dla wielu osób jest okazja do wymiany poglądów, ale też do zaczerpnięcia takich informacji, które no, trudno by było zdobyć, bo jednak kontakt z profesorami czy z wykładowcami z wyższych uczelni no, bywa utrudniony. Program wydarzenia zawierał 4 sesje: zdrowie psychiczne, wyzwania dla pielęgniarek, środki psychoaktywne, uzależnienia dzieci i młodzieży, jakość życia jako wyznacznik umiejętności wyboru prozdrowotnego, błędy wychowawcze jako kryzys rodziny i jej zdrowia psychicznego, odczłowieczenie.